Oby był dobrym prorokiem. Prosta ręka, to nie mógł inaczej zrobić, bo tam czekał przecież ten olbrzym. Wykorzystujemy. Cały czas uwaga na kichu. Brawo, mamy mały kluz odbity. Do środka, kichka do środka. Chłopaki z tą zagrywką, jeszcze raz powtarzam. Nie mają dobre pierwsze kichy. Nie starajmy się ich dobić. Wytrzymajmy na to. Samochód dają cuda. Go, spanie, przyjmajcie się szczęście. Chodźmy do cuda. Jest. Nie możemy zaraz ze skrajności w skrajność. Momentalnie jak patrzę to my Kandawice i ten wynik 2-1 i 10 punktów czy 9 naszej drużyny do tego wymarzonego przez ten klub tytułu. No chyba przez całą Żelkarską Polskę. Aż ciepno. Apolikow. I teraz zmierzył blok. Mikhajłow i Apolikow, popatrzmy. No mają dopracowane te zagranie tu z Falaską do perfekcji w naszym drużynie. Bartosz Kurek. Libero. Pretty. Rozegrał się Amerykanin Dobi. Stracia nad Falaską. Jest przede wszystkim mistrzem olimpijskim. No idealnie, ta przerwa. Mariusz Wlazły broni Ropoczaje, wolne! Nie utrzymali tej piłki w grze Rosjanie. 22-22 punkt za punkt walka w tym czwartym secie. Malibero na samym środku boiska. Jest ten podwójny blok, ale jeszcze wypełnili się Rosjanie. Kiwo Mikhajłow nie zaryzykował ataku. Teraz Mariusz Wlazły! Jest! Koniec boisko, koniec tej akcji! Mamy przełamanie! 23-22, czy to jest ten decydujący moment? Czy te pierwsze tempo zatrzymane, jak pani nie dali się zjeść. Marcin Bożolek. Jest to dobrze. Oj, nie dał rady, Obaczajew. Kiwa Bieleszko, cała asekuracja. Kurek musiał popatrzeć to na siatce. Jeszcze teraz! To przekombinował chyba Falaska. Nie wiem czemu Mariusz Wlazły się nie wycofał. No, popatrzmy. Następna akcja. Teraz. I to będzie piłka meczowa. Robią wszystko od 2 godzin. Piłka meczowa. Czas. To jest druga przerwa, tak jeszcze nie korzystał. No, może to zrobić Alekna. To jest Jan gracz. To jest gracz. Mariusz Wlazły gdzieś układał sobie scenariusz swojej zagrywki. Na któregoś z naszych tutaj rezerwowych. Oni długo stali w kwadracie potrzebny. Mariusz Wlazły, piłka meczowa. No co zagrają Rosjanie? Spójrzmy, co zagra Vermilio? Pierwsza opcja na Mikhajłow się wydaje. Najpierw muszą przegrać zagrywkę, bo nie będzie tutaj Mariusz, nie będzie czasu ryzykować. Ale z mocno rzucił, nie! Wyrzucił piłkę. Po 24, gramy dalej. 24. Ale Zatorski dobrze przyjął, Wlazły! Bronią Rosjanie! Jeszcze będzie Mikhajłow zatrzymany, ale to jest aut! To jest aut! Mają szczęście teraz te Rosjanie! I no mają piłkę setową! Mają! Trzeba z tym duchem to wygrać, bo taktyką tego nie wygra! Troszkę Jacek Nawrocki no czuje się jakby pominięty w swoich decyzjach. Drużyna nie zrealizowała. Powtórzyliśmy 3 zagrywki. Miał ryzykować tylko Bartosz Kurek. Ale to już temat na inny moment. A Paliko, piłka setowa dla Zenitu Kazań. Trafił boisko. Ale szczęśliwa akcja. Coś się stanowi tego. Mieliśmy piłkę meczową, ale będzie tiebreak i to już będzie decydujący set. Jest 2-2. Tiebreak. Rozpoczynają Bełchatowianie. Bardziej Możdżonek. Opoczajew, jest by dokładnie ta piłka, nie dał się nabrać teraz Mariusz Wlazły. Pasowane bez libero ustawienie Zenita. No, powiedzmy sobie szczerze, że piłka nie była dobra. To Mariusz troszkę się ratował jednak. Daleko, bardzo daleko. Opoczajew z trudem przyjął. Brydy, zablokowany. Daniel Kliński broni dobry.
to spełniają. To jest bardzo świetny mecz Libero. Drożyny z Bertatora i teraz też świetnie przyjął. Warto to wykorzystać. Kurek zablokowany. Bołkow. I czwarty punkt dla Zenitu Kazań. Przypomnienie tych wszystkich. Uwag. Laska świetnie zagrał po bronie. On teraz ma zagrywkę. Po taśmie. Dograł Brydi. Atalikow. Ale mamy punkt w zapasie. A warto by uzyskać tutaj przewagę przed momentem, kiedy dojdzie do zagrywki. Michajłow. Do Bartosza Kurka, już nie ma tutaj żadnej kombinacji, jest blokowany Kurek, jest remis 10 do 10. Zła decyzja naszego zawodnika. Apalikow, 11 do 11 w tiebreaku. Jest dobre przyjęcie, Bartosz Kurek po prostu uderzył bardzo mocno i trafił boisko. Rosjanie też wymyślają tutaj cuda taktyczne. Ale zaryzykował teraz Bartek, miał cały skok. Ale spójrz, kto grał na bloku. Jak zmienili Rosjanie ustawienie bloku, czy będzie to widać. Zostaje Brydi na środku, bo wiedzą, że mało grają. I puszczają Michajłowa. Tak, Michajłowa na 1 na 1, a Wołkowa tutaj na prawą stronę podwazłego. No, to jest takie trochę szarlatańskie zagranie. No, są jednak gotowi do gry takiej. Ale blisko był pan Zatorski. No, to jest zawsze zagrożenie. Przyjął Zatorski. Przyjął fantastycznie Zatorski. Przybił się. Kurek przebija się przez ręce Wołkowa i Williama Brydiego i znów bliżej był Katowianie. No, czytają się w jednych ustawieniach, się czytamy, w drugich się dajemy zaskoczyć. Berwilio przy siatce. Bartosz Kurek, co też zrobi? Czas, najpierw czas Tomek. No, to jest wielki grocz. Ten tak ci zagra do prawej strony jednak. To nie jest najwygodniejsze ustawienie rosyjskiej drużyny. Zwłaszcza, że Brydi chyba nie jest do końca taki pewniak. O, daleka wyrzucająca zagrywka, przesunięta krótko. No, to jest mistrzowskie zagranie. No, trzeba oddać, że... W takim momencie tak zagrać, to charakteryzuje... Najlepszy. Właśnie. Tu grają najlepsze drużyny w Europie w tym momencie. Ale jeszcze był tu Paweł. 13 do 13, William Brydi. On bardzo rotuje piłkę w swoim uderzeniu. I tak też zrobił. Dobrze przyjął Kurek. Winiarski za blok! Nie bronią Rosjanie! I teraz po raz drugi w dzisiejszym meczu będziemy mieć piłkę meczową! Coś niesamowitego! Ależ tutaj podjął ryzyko Michał Winiarski! To idzie na zagrywkę, Kliński. Na bloku Falaska, Winiarski, Możdżonek. 14 do 13! O, dramaturgia pełna. No może Możdżonek. Jeden pojedynek wygrał. Zagrał bardzo lekko. Wyczyścił czysta siatka. No zaryzykowali, poszli do Wołkowa. No, w tym momencie powiem szczerze, że no, oczywiście ktoś z tej ławki na blok, ale Falaska za późno na takie zmiany. Aleksander Wołkow. Coś nieprawdopodobnego, Wołkow nie wytrzymał tego ciśnienia w tym momencie. No, zakończył cudowny atak, ale nie był... No czekajmy, patrzmy. Gieresko, Apalikow, Wermilio z przodu. Piłka meczowa, Falaska, Opoczajewa, Gieresko! Nie ma. Góra uderzył niesamowicie, ależ ma nerwy ten chłopak. No trafi teraz faktycznie. Koniuszki palców naszych blokujących. Berwilio przeszedł do tyłu. Teraz Rosjanie mają całą siłę ofensywną, bo chciał to spełnić. 15 do 15. Berwilio, to jest balonik środkarski. Teraz jeszcze Kurek zatrzymany. I będzie meczbol. No my od dawna nie gramy krótkiej. Zwłaszcza z Możdżonkiem. Tutaj było pewne, że Rosjanie raczej nie zareagują. No poczytali nas teraz. Lepiej. Spójrzmy, skrzydłowy Michajłow jak odszedł, jak ładnie zamknął tą strefę Bartoszowi Kurkowi. No trzeba powiedzieć, że doszliśmy na niesamowity poziom analizy taktycznej i drużyny przy tym obciążeniu psychicznym są gotowe to realizować. Kto kogo zaskoczy? No jedno z pewnych, Remilio nie ryzykuje zagrywką, będzie po naszej stronie przyjęcie. To będzie balonik, może będzie szukać jakiegoś skrótu, ale co rozegrać?
ponowić ten fight to chyba nie jest pomysł. No, zobaczmy kogo mamy. Jest Marcin Mozżonek, jest Wielki Bartosz Kurek, lewy atak. Wyklucza Mozżonka, niestety nie grał dzisiaj w ataku, więc jeśli gra da palaska Mozżonkowi. Piłka meczowa dla Zenitu Kazan. Vermilio. Nie ma za bardzo dobrego przyjęcia, musimy grać na podwójnym bloku. Lazy, jeszcze nie koniec, teraz Mariusz musi to skończyć. Jeszcze bronimy się. I trzecia piłka do Wlazłego, jeszcze Spareta. Nie koniec. Winiar, po bloku. Aut. Och Boże, nie będzie weryfikacji. Ależ niesamowita sprawa. Niestety, to będzie koniec meczu. To będzie koniec meczu. Był blok, na 100% był blok. To straszna historia się przydarzyła naszemu zespołowi. O gorzej. Większej dramaturgii chyba nie może być. Jest drugi arbiter. No niestety kończą sędziowie. Jeszcze miałem nadzieję, że drugi pokaże. Nie ma weryfikacji. Przegraliśmy wygrany mecz, ale mogę powiedzieć jedno. Tu nie było zespołu, tu nie ma zespołu moim opinii przegranego. Fakty są takie, ale mieliśmy... Rosjanie jeszcze nie wierzą, że wygrali. My nie wierzymy, że przegraliśmy. O, uściskali się obaj trenerzy, ale chyba to małe pocieszenie jest dla nas jednak. Dramat naszej drużyny. To jest dramat. Nie mogło być gorszego. Zobaczmy. Nie wiem. Może gdzieś była mała wtierka. Po łokciu, nie po łokciu. No jeszcze może jedną koledzy posłuchajcie na. A może już nie warto. No nie warto, bo i tak nie osiągniemy żadnego. Może być tylko jeszcze większy żal. O, kapitalny mecz. Kapitalny mecz na niesamowitym poziomie. Sportowy, witam jeszcze.